Jak 20 lat pracuję w policji, to nigdy nie widziałem tak brutalnego samobójstwa. Ale stary, mówię ci, tą Merkelową to bym ukrzyżował za wpuszczanie tych imigrantów, z którymi byśmy się doskonale dogadali, gdyż żyjemy w państwie liberalnym, nowoczesnym, europejskim, gdzie każdy jest mile widziany, niezależnie od rasy, orientacji seksualnej ani wyznania. Dzień dobry, chciałbym się zameldować. Słucham? Chciałbym się zameldować. Mareczku, chodź na chwilę, mam obcokrajowca, nie rozumiem języków, pomożesz mi. No, ale ja mówię po polsku. Nie, nie chcesz tej, nie pojematu. Nie, nein. Okej, pan poczeka. Mareczku! Nie rozumiem. W czym jest problem? Chciałbym się zameldować. Kurczę, ale nie rozumiem tego języka. Do you speak English? English! Po co mam mówić po angielsku, skoro mówię po polsku? Kurwa, to chyba sumeryjski jest. Sumeryjskie jest martwe od 1700 lat. Etruski. 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 Ja wpisuję w pochodzenie Etropię, Etroska. Wpisz Ełk. Ełk. Dzięki. Facetka z fizymi nie puszczy, to już jest pewne. A słyszałeś, że Wielka Brytania nie jest już w Unii Europejskiej? Tak. Niesamowite. Jak ci obcokrajowcy mnie wkurwiają, najgorsze jest to, że przywożą tą swoją chujową kulturę i każą nam ją akceptować. I żarty mają chujowe. Dokładnie. Słucha. Dzień dobry, właśnie przychodzę w sprawie wynajmu mieszkania. Mieszkanie do wynajęcia. No, jakby... Jakiś problem? Nie ma problemu, wie pan, tylko ta oferta jest jakby już nieaktualna. Już nie ma tego mieszkania. No ale jeszcze godzina temu pan do mnie napisał, że nie ma żadnych chęć poza mną. Nie? No, wie pan, pisałem tam... Nie mam na to wpływu, to jest, wie pan, ogłoszenie w internecie, jakby nie mogę tak... Jest nieaktualne już. Proszę pan nie zamykać mi drzwi przed nosem, to jest bardzo niemiłe. Nie zamykam, tylko wie pan... To jest mieszkanie mojej babci, ja nie mogę nim zarządzać i to... Nie ja w ogóle wystawiałem tą ofertę, także... Do widzenia. Proszę tu nie przychodzić. Salam alejkum. Poproszę na lotnisko. Na lotnisko, tak?